znany naszemu społeczeństwu. Człowiek, który swoje życie poświęcił fotografii. Czyni to z wielkim zapałem, z wielkim kunsztem fotograficznym, dlatego nasze zaproszenie, no, czekaliśmy w kolejce, muszę przyznać, tak. Aż pan Witold przeznaczył dla nas swój czas. I otóż w ramach naszych możliwości lokalowych prezentujemy fotografię pana Witolda. Ja bardzo serdecznie dziękuję za to, iż wreszcie w nasze skromne progi pańskie fotografie, które już kawałek województwa obeszły i widziało je całe społeczeństwo, zawitały pod nasze skromne strzechy. Ta fotografia, ta wystawa będzie przynajmniej miesiąc, więc bardzo zapraszam, byście Państwo, wychodząc z tego wernisażu, opowiadali swoim przyjaciołom i znajomym, że biblioteka w swych podwojach gości właśnie wystawę pana Witolda. Bardzo serdecznie dziękujemy i w tej chwili o zabranie głosu prosił pan burmistrz. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, mnie zawsze bardzo cieszy, że jeśli nasi lokalni artyści mogą przedstawić swoje prace, Witek, bo tak mogę powiedzieć o nim, gramy razem na hali czwartki, dlatego tak sobie pozwoliłem powiedzieć, jest świetnym artystą, za chwilę będziemy oglądać jego prace, są doskonałe. Niejednokrotnie korzystaliśmy nawet z tego dobrodziejstwa, żeby współpracować akurat z nim. Myślę, że to jest naprawdę artysta wysokiej klasy i bardzo dobry w tym, co robi, duży pasjonat. Dlatego gratuluję Tobie akurat tej pasji, zawsze trwaj. Dziękuję bardzo. Drobne upominki, myślę, że będziesz świetnie rozsławiał gminę Cylinka, nosząc czapkę. Myślę, że jest ona dobrego rozmiaru. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? To ja poproszę. Bardzo proszę. Tylko stale Kowitka, bo tak się trochę znamy, a ponieważ przyjechałam z sąsiedniej gminy, z gminy Cybinka, gdzie spotykamy się na różnych przygodach fotograficznych, bo działamy tutaj w grupie fotograficznej AKWA, to chciałam serdecznie pogratulować. Trochę może żałuję nawet, że ta wystawa najpierw trafiła do Cybinki, ale myślę, że ściągniemy ją do Słubic i również pokażemy. Ja bym chciała również kilka słów o samych fotografiach Witka. Tu pan burmistrz ładnie powiedział, że Witek jest pasjonatą. Mi się bardzo podoba to, że w tej pasji wkłada dużo serca, że cały czas kształtuje te fotografie, coraz bardziej wzbija się na poziomy, aby były dobre, lepsze, korzystając zarówno z dobrodziejstw aparatu fotograficznego, jak również różnych programów graficznych. Ja myślę, że przed nim jeszcze bardzo dużo wystaw, wygranych konkursów i tego, jak tutaj też pan burmistrz powiedział, coraz większej przygody fotograficznej. Malarstwo marynistyczne, czyli malarstwo o morzu, jest bardzo znane. Witek zaprezentował nam tutaj wspaniałą fotografię, poniekąd marynistyczną, można by powiedzieć, bo mamy morze, mamy wybrzeże, ale też mamy piękne słońce, światło, detal i kolor. Myślę, że bardzo dziękuję Państwu w imieniu Witka również, i że Państwo przyszli tutaj i na tą jego przygodę, bo myślę, że to jest bardzo ważne, aby w środowisku lokalnym właśnie pokazywać swoje pasje. I również namawiam, bo wiem, że tu są również różne wystawy robione i wspaniale funkcjonuje. Więc ja, witając się z sąsiedniej gminy, dziękuję bardzo i gratuluję bardzo serdecznie. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Bardzo proszę, dziękujemy za wystawę swoich prac. Dziękuję bardzo. Chcę podzielić się wizerunkiem z mieszkańcami. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, bohater na Polsce. Dziękuję pani dyrektor za przywitanie oraz całemu personelowi biblioteki za to, że pomogli mi tą wystawę przygotować.
jak również przygotować dzisiejszy wernisaż. Po kolei mówiąc, chciałbym najpierw podziękować swoim rodzicom, że tu są, i swojemu tacie za to, że to był pierwszy krok mojej fotografii. To tata mi tutaj do tej fotografii ściągnął i pomógł mi tą pasję rozwijać. W dalszej kolejności. W drugiej kolejności no nie mogę pominąć swojej kochanej żonki. No. Nie mogę powiedzieć, że nie wpuściła, bo i tak nie powiedziałem, jak to jest. Ale rzecz cierpliwie znosi te moje pasje i kocha mnie mimo tej pasji, która tak drenuje ten budżet domowy. Samo te podróże. Mała jej zawód. Brawo, brawo. Dziękuję wszystkim naszym akwatykom, czyli członkom amatorskiej komórki fotograficznej, komórki fotograficznej. Przywrócę pani Ani i powiem wam tak, nie ma nic cenniejszego w życiu, aniżeli profesjonalny przyjaciel, który pomoże, ukierunkuje, wesprze dobrym słowem. Bez Ani nie byłoby tej wystawy. Nie byłoby żadnej mojej wystawy, gdyż to dzięki właśnie pracy na warsztatach w Słubicach. No nie chcę powiedzieć, że doszedłem do tego poziomu, ale w końcu zrobiłem takie fotografie, które się nadają do wystawy. Dziękuję. Składam podziękowania na twoje ręce i całej grupie. Za tą przyjemność. W dalszej kolejności, no co prawda dojechał tutaj tylko jeden kolega, Wojtek Kargul, witam cię serdecznie. Grzegorz Kargul. Grzegorz, no nie wiem czy zauważyliście, Grzegorz też jest bohaterem tych zdjęć. Grzegorz był ze mną właśnie w tej Grecji. Jedną z zasad, które były na naszym jachcie, to a chyba ja byłem, to był mój pierwszy rejs w życiu. Była taka zasada, że po przybyciu do portu raczyliśmy się wybornym greckim winem. Raz, że nam się udało szczęśliwie do tego portu dopłynąć, do którego chcieliśmy, że spędziliśmy go w miłej atmosferze, a też na to, żeby załagodzić wszystkie misnaski, wiadomo, trochę się ze sobą pływa. Także wszystkich serdecznie zapraszam do co prawda nie greckiego, ale wina, żeby nam się humory poprawiły i żeby nam się lepiej w tej właśnie małej naszej społeczności lokalnej. Dziękuję bardzo. Zapraszam, jeśli ktoś chce coś posłuchać o tych zdjęciach, to ja bardzo chętnie opowiem. Proszę podchodzić. Częstować się lampką wina i można korzystać z przewodnictwa po wystawie. Ja to dziękuję.
Z innej perspektywy.